Cześć wszystkim, dzisiaj przedstawiam oświadczenie Pawła Bochniewicza, więc piłkarza reprezentacji Polski, na temat tej sytuacji z tutaj faulem i cudownym ozdrowieniu po gwizdku sędziego. Jesteśmy na Twitterze Zbigniewa Bońka, to oświadczenie jest właśnie na Twitterze Bońka, ale też jest gdzie indziej w mediach. Natomiast o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, no to chodzi tutaj o sytuację związaną z zachowaniem piłkarza po jednym z meczów. Tutaj widzimy Zbigniew wrzucił nawet takiego tweeta, no to będzie beka na kadrze, nie wypada. Tak właśnie tutaj Zbigniew Boniek wrzucił takiego tweeta, że nie wypada tak się zachować. Wiadomo, jakby tutaj była sytuacja stykowa, Bochniewicz upadł na ziemię, tak, był faul, leżał na ziemi, natomiast jak odgwizdano już koniec meczu, no to praktycznie tutaj piłkarz wstał, tak? Niektórzy mówią, że cudownie ozdrowiał. No i Zbigniew Boniek wrzucił właśnie taki tweet, no to będzie beka na kadrze, nie wypada, cudowne ozdrowienie Bochniewicza. Natomiast piłkarz jakby zreflektował się i o tym też Boniek poinformował na swoim właśnie Twitterze, a mówiłem brawo Paweł. No to i to właśnie oświadczenie, tak? A więc okej, przyznaję wam rację, to była głupota zupełnie niepotrzebna, gdyby ta sytuacja dotyczyła innego piłkarza, zwłaszcza dobrze mi znanego, pewnie sam ruszyłbym z szyderką troszkę podogryzał. Czasami najtrudniej racjonalnie ocenić okoliczności, gdy dotyczą one akurat nas samych. Nieistotne, że był faul, nieistotne, że zaraz miał skończyć się mecz, trzeba było wstać i się nie wygłupiać. Szczęście w nieszczęściu, że zdarzenie nie miało wpływu na końcowy wynik oraz, że żaden z rywali nie czuł się przez to pokrzywdzony. Młodzieżowy reprezentant Polski powinien dawać przykład, ja taki dałem, tyle, że jak nie robić. Człowieka jednak poznaje się nie po tym, że pobłądził, tylko czy i wie, w jaki sposób potrafi się z tym uporać. Dlatego w tym miejscu chciałbym zadeklarować, to był pierwszy i ostatni raz, taka sytuacja już się nie powtórzy, a ja jeszcze bardziej będę pamiętał o zasadach fair play. PS, fajnie, gdyby z tego niepotrzebnego zachowania wynikło coś dobrego, w związku z tym proszę was o wskazanie osoby, która bardzo chciałaby oglądać mecze Górnika z trybun, ale ze względów finansowych nie może sobie na to pozwolić. Może też być dzieciak z rodzicami lub opiekunem, kupuje karnet na rundę wiosenną. No i widzimy właśnie, jak cała ta sytuacja się skończyła. Można powiedzieć, że fajnie się to wszystko zakończyło, optymistycznie, tak? Tutaj właśnie Paweł Bochniewicz napisał takie oświadczenie. Myślę, że nawet nie ma sensu, nie było takiej potrzeby, żeby po prostu takie oświadczenie, jakby to była jakaś rzecz, nie wiem, brutalnie by sfaulował, tak, jakiegoś zawodnika, to bym się nie dziwił, tak? Natomiast to jest dobre, tak? To jest dobre, że idzie to w dobrą stronę. Ja muszę powiedzieć, że to już jest jakby pokłosie, czy plon rzucony przez Kubę Błaszczykowskiego, tak? A więc Kuba Błaszczykowski swoim przyjściem do Wisły Kraków, pożyczką pieniędzy Wiśle, tak? Tym, że będzie grał dla Wisły, czy już gra za 500 zł miesięcznie, praktycznie za najniższą stawkę, pokazuje, tak, że ważne są zasady, fair play, nie tylko pieniądze, nie tylko jakby tutaj walka. I fajnie jest to, że taki młody piłkarz jakby to dostrzega, także z reprezentantem Polski daje przykład, no bo oczywiście nas, jakby do dorosłych ludzi, no to tak, no takie zachowanie zdarza się na boisku, natomiast na pewno nie powinno się tak zawodnik nie powinien się zachowywać, natomiast jakby piłkarze muszą wiedzieć, że dają ogromny przykład dla młodych ludzi, tak, no więc Paweł Bochniewicz, no nie wiem, tak, ale pewnie prawdopodobnie będzie miał prędzej czy później, no nie teraz, ale pewnie planuje, tak, chyba mieć jakieś potomstwo, syna i tak dalej, czy córkę w przyszłości, no i nie chciałby na pewno, żeby oglądał jego dziecko, oglądało taki mecz z trybun i widziało praktycznie tak, jak tutaj zawodnik leżał sfaulowany, natomiast później nagle wyzdrowiał, tak, cudowne uzdrowienie po gwizdku, więc fajna rzecz w tym. Fajna jest też taka rekompensata, tak, że ufunduje gdzieś jakiś karnet na rundę wiosenną, że to jest, że jest po prostu, tak, kara, można powiedzieć, za grzechy. Oczywiście w sensie pozytywnym, takim w cudzysłowie, tak, tu nie chodzi o to, żeby się kajać, tak, i żeby od razu po prostu wykupić cały sektor. Natomiast taka rzeczywiście symboliczna sprawa.
Więc niewątpliwie fajnie tutaj zachował się Paweł Bochniewicz. Jeśli jest ciężko, to znaczy, że idziesz w dobrą stronę. Tak właśnie tutaj nawet pisze. No bo na pewno tak, no bo trzeba pamiętać, że tutaj reprezentuje Polskę, jest przedstawicielem całego narodu polskiego, więc na pewno powinien też dawać przykład dla tych młodych piłkarzy, tak? Właśnie wrzucić tutaj, tak tutaj pisze, że na wcześniejszym Twitterze, wrzućcie na luz, plecy do teraz mnie bolą. O, właśnie o tym faulu, ale później już właśnie się zrekompensował i wrzucił taki wpis. O, tutaj będzie lepiej właśnie on widoczny, tak? Człowiek jednak poznaje się nie po tym, że pobłądził, tylko czy i w jaki sposób potrafi się z tym uporać. Dlatego w tym miejscu chciałbym zadeklarować, że to był pierwszy i ostatni raz. Taka sytuacja już się nie powtórzy, a ja jeszcze bardziej będę pamiętał o zasadach fair play. No i to jest oczywiście bardzo dobre. Oczywiście trzeba pamiętać jedną rzecz, że no, na boisku też jest ważne cwaniactwo boiskowe, tak? Ale co innego po prostu cwaniactwo boiskowe, na co innego po prostu tutaj no, taka sytuacja jak miała miejsca, tak? Cwaniactwo boiskowe, no to niektórzy tutaj źle jakby rozumieją, tak? Natomiast niewątpliwie tutaj warto mieć jakiś spryt, tak? Czy przebiegłość na boisku, no, tak? Na przykład Robert Lewandowski, ale w sensie pozytywnym. Natomiast tak powiedziałem, to co powiedział właśnie Zbigniew Boniek, że będzie beka na kadrze, tak, no, że tej koledzy oczywiście w szatni nie dadzą żyć, no, bo będą po prostu ten temat jak wymaglować. Myślę, że już ten temat został po prostu praktycznie zamknięty, no, ale warto przedstawić takie oświadczenie, tak, warto po prostu przedstawić takie tej oświadczenie właśnie piłkarza, zwłaszcza tak powiedziałem, no, że jest piłkarzem reprezentacji Polski, sam ma na swoim koncie na Twitterze właśnie zdjęcie tutaj, tak, w dresie, pewnie tutaj przed hymnem, tak? To było zdjęcie przed meczem, więc reprezentuje też Polskę, no musi się poczuwać. Zresztą dzisiaj w dobiach wywaru, w ostatnim czasie już praktycznie VAR został wprowadzony w Lidze Mistrzów, naprawdę piłkarze muszą grać fair play, uczciwie się zachowywać, bo to wszystko dzisiaj można można to ocenić, tak, zweryfikować. Może jeszcze są tam miejsca takie, czy ligi, czy mecze takie, gdzie nie ma VAR-u, no ale to już po prostu nie te czasy, tak. No mi się przypomina sytuacja, gdzie Ramos praktycznie w finale Ligi Mistrzów założył dźwignię, tak, na Mohamedzie Salahu, pociągnął go kilka metrów po ziemi, praktycznie go wyeliminował z gry. Absolutnie po prostu drastyczne zachowanie, tak, które nie miało nic wspólnego z piłką nożną. Chodziło o wyeliminowanie silnego przeciwnika, bramko szczelnego. To nie jest właśnie piłka nożna, tak? To nie jest prawdziwe oblicze piłki nożnej. Oczywiście sędzia tego nie zauważył, nie było po prostu żółtej kartki, a powinien w takiej sytuacji dostać czerwoną kartkę Ramos. Natomiast to nie jest właśnie fair play, tak? Fair play, po to jest właśnie boisko, żeby weryfikować tutaj umiejętności. Wiadomo, że tam piłkarze czasami po prostu przetrzymują piłkę, czy długo schodzą z boiska, żeby zyskać te minuty. Natomiast no, tutaj była kuriozalna sytuacja, tak, no, zawodnik leży na boisku, nagle jest gwizdek po prostu sędziego, nagle wstaje, podnosi się, tak. Tutaj nawet nie o to chodzi, że jak to ludzie odczytają, tylko dobrze, że po prostu piłkarz jakby przedstawił to sam ze sobą, tak, rozwiązał tą sytuację. Zwłaszcza, że kto wie, czy ci piłkarze nie będą w przyszłości jakby trenerami, tak, no to też jaki jest potem przykład dla po prostu młodych ludzi. Ja myślę, że to jest ważne tutaj, co on powiedział, że nie jest problemem tutaj, że ktoś popełnia błąd, no bo każdy z nas praktycznie popełnia błędy, natomiast duże tak naprawdę tak taki zrobił wpis właśnie na Twitterze Zbigniew Boniek, brawa za to, że potrafił się przyznać do tego błędu, tak, i rzeczywiście taką cywilną odwagę, bo to jest, myślę, że też bardzo ważne, a niektórzy piłkarze, niektórym piłkarzom brakuje tak dzisiaj, w dzisiejszych czasach, no ale mówię, Kuba Błaszczykowski dał przykład, że no tutaj ważne są zasady, ważne jest fair play, uczciwość, także widać, że wiele osób bierze sobie dzisiaj to do serca, pod uwagę, też po prostu podczas swojej kariery piłkarskiej, i to wszystko procentuje, tak, bo będzie miał potem szacunek, będzie miał później zaufanie kibiców, naprawdę
lepiej się przyznać do takich rzeczy, powiedzieć, że to było niefortunne, zwłaszcza, że to jest młody piłkarz, tak? Jest to młody piłkarz, kto z nas nie popełniał grzechów, błędów, a zwłaszcza, który z piłkarzy nie popełniał błędów za młodu, tak? Który z piłkarzy za młodu nie popełniał błędów. Także to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na dzwonek, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.